Podwójne morderstwo w 2001 roku wstrząsnęło mieszkańcami malowniczo położonego Smołdzina. Ofiarami byli Jadwiga i Włodzimierz Boguccy, pracowici i bardzo szanowani 54-latkowie. Do dziś nie udało się ustalić nie tylko sprawcy zabójstw, ale nawet motywu, którym kierował się napastnik. Dwa dziwne zaginięcia, być może powiązane ze zdarzeniem, również nie zostały wyjaśnione. Jak zatem wyglądały losy małżeństwa i co można wywnioskować na podstawie zebranego materiału? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku, który powstał przy współpracy z autorką bloga Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia. Państwo Boguccy nie od zawsze mieszkali w nadmorskim Smołdzinie. W przeszłości Włodzimierz zajmował stanowisko naczelnika gminy Główczyce w powiecie słupskim, a Jadwiga była dyrektorką PGR-u w pobliskim Podolu. Małżonkowie mieli niewielki dom w Wierzchocinie, ale z materiałów nie wynika, czy żyli w nim przed przeprowadzką. Para doczekała się dwóch synów i dopiero po latach, w 1991 roku, zdecydowała się na przenosiny do dużej wsi Smołdzino. Miejscowość ta oddalona jest od Słupska około pół godziny drogi samochodem i leży pomiędzy przybrzeżnymi jeziorami Gardno i Łebsko. Świetna lokalizacja każdego roku przyciągała wielu turystów, którzy kierowali się nie tylko nad wodę, ale też do Słowińskiego Parku Narodowego. Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorczy Boguccy nie poprzestali na kupnie połowy domu w nadmorskiej wsi. W budynku dawnej zlewni mleka otworzyli sklep spożywczy, który największe dochody przynosił w sezonie urlopowym. Nowi mieszkańcy Smołdzina nie byli jednak osobami nastawionymi tylko na zysk i wykazywali się dużą empatią w stosunku do biedniejszych sąsiadów. Ogromne bezrobocie sprawiało, że wiele osób było zmuszonych brać zakupy na kreskę i oddawać pieniądze dopiero po uzyskaniu comiesięcznego zasiłku. Wyrozumiałość sklepikarzy szybko zjednała im sympatię ludzi. Jadwiga i Włodzimierz byli powszechnie lubiani i szanowani. Na początku popeerelowskiej rzeczywistości, kiedy z oszczędności uliczne latarnie wsi gasły wraz z wybiciem północy, Boguccy mogli wydawać się osobami majętnymi. Mieli własny biznes, dom w Smołdzinie i pobliskim Wierzchocinie, dwa samochody. W rzeczywistości Jadwiga i Włodzimierz nie posiadali wielkich pieniędzy, a samochody kupili na kredyt. Ponadto niezwykle ciężko pracowali, żeby się utrzymać. Normą były pobudki o czwartej, żeby dowieźć potrzebny towar i kładzenie się spać późno w nocy na ledwie kilka godzin. Czuwanie nad tym, żeby interes dobrze prosperował, wypełniał niemal cały ich czas. W miarę upływu lat starszy syn pary, Ryszard, ożenił się z Julią, a na świat przyszło dwoje ich dzieci. Młodzi zamieszkali w przybudówce. Mieli osobne wejście, a pod swój dach przyjęli kundelka, rottweilerkę i koty. Państwo Boguccy również cenili towarzystwo zwierząt. Na podwórku stróżowały dwa potężne dogi niemieckie, z których jeden był agresywny. Młodszy z synów w 2000 roku ukończył studia, ożenił się i wyprowadził pod Gdańsk. Równocześnie sklepikarzom udało się dokupić drugą połowę domu. Musieli jednak w tym celu się zapożyczyć. Najbliżej posesji państwa Boguckich znajdował się dom Rościsława Bajera, który później wypowiadał się o zamordowanych sąsiadach w samych superlatywach. Małżeństwo utrzymywało z nim zażyłe i serdeczne stosunki. Niestety, z mieszkającym za ścianą synem bywało już różnie. Pomiędzy Boguckimi a Ryszardem często dochodziło do kłótni. Jadwiga i Włodzimierz skarżyli się mieszkańcom Smołdzina, że ich syn prowadzi dziwne interesy. Być może w grę wchodziły jakieś powiązania z potomkiem innych sąsiadów, Romanem K., który przechwalał się kontaktami ze światem przestępczym. Szczególnie bolesne dla małżeństwa Boguckich musiało być włamanie do sklepu i kradzież pieniędzy z kasy. Napadu dokonał nie kto inny, jak ich własny syn, Ryszard. Wydaje się prawdopodobne, że to właśnie ten incydent zmienił przyzwyczajenia pary. Dzienny utarg wędrował do saszetki, a ta zawisała na szyi pani Jadwigi. Kolejnego już dnia pieniądze trafiały do banku. Ambitni państwo Boguccy nie zadowolili się z zyskami z prowadzonej działalności. W wieku 54 lat postanowili wybudować i otworzyć kawiarnię. Udało im się wylać fundamenty, ale ograniczone fundusze skończyły się i prace stanęły w miejscu. Aby uzyskać pieniądze na inwestycje, małżeństwo zdecydowało się sprzedać niewielki dom w Wierzchocinie. Na początku października 2001 roku do Smołdzina przyjechał potencjalny kupiec,
Andrzej A. Sąsiad Rościsław przyznał, że mężczyzna nie wzbudził jego zaufania, ale Włodzimierz cieszył się, że uda mu się sprzedać nieruchomość. Kolejny raz zainteresowany pojawił się we wsi 14 października. Gościnne małżeństwo zapewniło mu nocleg, lecz następnego dnia mężczyzna wyszedł bez pożegnania i wyjechał do Zakopanego. W niedzielę 21 października 2001 roku mieszkańcy Smołdzina przeżyli pierwszy wstrząs. 76-letni Włodzimierz Szewczyk około 15 udał się rowerem w stronę wsi Żelazo i do tej pory nikt go już nie widział. Ponad 100 osób brało udział w poszukiwaniach żwawego staruszka. W dniu zabójstwa państwa Boguckich, czyli we wtorek 25 października, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej odnaleźli kamień ze śladami krwi, który leżał obok śladów hamowania. Późniejsze badania nie pomogły jednak ustalić, czy krew należała do pana Włodzimierza. Mężczyzna już nigdy nie wrócił do domu. Chcąc podsumować, pamiętajmy, że 76-letni Włodzimierz Szewczyk, a 54-letni Włodzimierz Bogucki to dwaj zupełnie inni panowie, pomimo tego, że ich imiona są takie same. Na kilka dni przed podwójnym morderstwem Adam A. zadzwonił do sklepu Boguckich i zapewnił o chęci sfinalizowania transakcji. W tym samym czasie po wsi kręcił się inny nieznajomy, który zagadywał mieszkańców. Udało się sporządzić jego portret pamięciowy. Mężczyzna wyglądał na około 20 lat. Mierzył 180 cm wzrostu i miał bardzo krótko przystrzyżone włosy w kolorze jasnego blondu oraz duże, również jasne oczy. Był przeciętnie zbudowany. Jego twarz była owalna, nos prosty, natomiast usta wydatne. Świadkowie nie zauważyli znaków szczególnych. Mieszkańcy Smołdzina odnotowali obecność jeszcze jednego podejrzanego mężczyzny. Wyglądał na 45-47 lat, mierzył około 170 cm i również cechował się średnią budową ciała. Włosy miał jednak nieco dłuższe, gęste i szpakowate. Twarz poszukiwanego była okrągła, z prostym nosem, średniej wielkości oczami oraz średniej długości i szerokości ustami. Ostatni dzień życia państwa Boguckich i rodziny jego syna wyglądał zwyczajnie. We środę 24 października 2001 roku jako pierwszy do domu wrócił Włodzimierz, a nieco później pojawiła się Jadwiga. Ryszard wyprowadził Suczkę na podwórko, żeby się załatwiła, po czym również wszedł do domu, położył się i zasnął. Jego żona Julia przygotowywała jeszcze dziecięce rzeczy na kolejny dzień w przedszkolu. Kiedy w jednym z pokoi włączyła lampę, usłyszała dziwny dźwięk dobiegający z tyłu budynku. Wydawało jej się wtedy, że któreś ze zwierząt potrociło łapą plastikową miskę. Julia obejrzała jeszcze film i w końcu sama pogrążyła się we śnie. Już w czwartek, 25 października, jedną z kobiet, która mieszkała w pobliżu małżeństwa Boguckich, obudziło gwałtowne ujadanie psa należącego do zięcia. Za oknem było już ciemno. Ulicę nie rozświetlała żadna z latarni, dlatego musiało być po północy. Kolejna z sąsiadek, Anna Krawczyk, wstała około 3, ale w okolicy było zupełnie ciemno. Wczesnym rankiem, mniej więcej o 6, pod sklep w Smołdzinie przyjechali piekarze, którzy każdego dnia dowozili Boguckim świeże pieczywo. Ku ich zdziwieniu okazało się, że drzwi są zamknięte i nikt nie odpowiada. Ponieważ znali adres właścicieli, podjechali pod dom i zaczęli trąbić klaksonem. W ten sposób obudzili Ryszarda oraz najbliższych sąsiadów małżeństwa. Zalarmowany syn Boguckich poszedł powiadomić rodziców o zniecierpliwionych dostawcach, ale szybko z krzykiem wycofał się na podwórko, gdzie spotkał sąsiadkę. Razem z nią ponownie wszedł do domu. Jadwiga Bogucka znajdowała się w pokoju gościnnym na parterze. Leżała na wersalce przykryta kocem. Zmasakrowana, pocięta szyja i twarz ociekały krwią. Ciało Włodzimierza spoczywało na podłodze sypialni, która mieściła się na piętrze. Jego twarz przedstawiała równie dramatyczny widok. Małżonkowie byli jeszcze w ubraniach, nie zdążyli przygotować się do snu. Na miejscu zbrodni było mnóstwo krwi, ale równocześnie nie znaleziono śladów walki. Pusta saszetka, w której sklepikarze trzymali codzienny utarg, leżała na kuchennej podłodze. Tego dnia miało do niej trafić około 2000 zł. Mieszkanie zostało splądrowane, ale tylko częściowo. Napastnik nie zabrał biżuterii, sprzętu RTV ani wartościowych obrazów.
Policjanci w ogrodzie natknęli się na siekierę, która okazała się narzędziem zbrodni. Nie wiadomo, czy należała do ofiar, czy też przyniósł ją ze sobą zabójca. Na tę drugą możliwość wskazuje ślad farby, który nie pasuje do emulsji w domu Boguckich. Należy zatem sobie zadać pytanie, w jakim celu zwykły rabuś miałby zabrać tak ciężki i nieporęczny przedmiot? Zastanawiało też nad wyraz spokojne zachowanie dogów zamordowanego małżeństwa. Psy nie szczekały w nocy, a o poranku wyglądały na otępiałe. Sprowadzono zatem weterynarzy, którzy pobrali zwierzętom krew. Badania nie wykazały jednak, aby zabójca podał im środki usypiające. Żaden obcy człowiek nie miałby szans wejść na podwórko pilnowane przez ostre dogi niemieckie, dlatego mordercą sklepikarzy ze Smołdzina musiał być ktoś, kto psy znał i kogo te psy akceptowały. Na to, że państwo Boguccy przyjmowali wcześniej swojego oprawcę, wskazywał też fakt doskonałej znajomości topografii mieszkania. Napastnik prawdopodobnie nie wszedł frontowymi drzwiami, ale tylnym wejściem od strony ogrodu, zamykanym tylko na rygiel. Zabójca mógł z łatwością podnieść go z zewnątrz i wtargnąć do środka. Wielokrotne, brutalne ciosy zadane w głowę i ewentualne przykrycie Jadwigi po dokonanym mordzie wskazują raczej nie na rabunkowy, ale emocjonalny motyw zbrodni. Częściowe przeszukanie mieszkania ofiar i kradzież zawartości saszetki mogą być próbą odwrócenia uwagi śledczych od prawdziwego powodu podwójnego zabójstwa. W toku śledztwa, w którym pomagali m.in. eksperci kryminalistyki z Gdańska, badano wiele różnych wątków. Potencjalny kupiec domu w Wierzchocinie, Andrzej A., feralną noc spędził w Zakopanem. Dlatego szybko został wykreślony z listy potencjalnych podejrzanych. Sprzeczne informacje pojawiają się w kwestii dwóch obcych mężczyzn, którzy kręcili się w Smołdzinie. Z doniesień z 2002 roku, zamieszczonych na portalu gp24.pl, wynika, że udało się ich zidentyfikować i przesłuchać, jednak zeznania nie wniosły do sprawy niczego istotnego. Natomiast w programie kryminalnym 997 z 2019 roku pojawiła się informacja, że mężczyźni z portretów pamięciowych do tej pory nie zostali odnalezieni. Niektórzy mieszkańcy wsi byli przekonani, że brutalnego zabójstwa dopuścił się syn Boguckich, Ryszard. Wiedzieli o rodzinnych zatargach i zdziwiło ich, że mężczyzna nie usłyszał odgłosów walki za ścianą. Policja nie przedstawiła mu jednak żadnych zarzutów. Z podwójnym morderstwem próbowano też połączyć sprawę zaginięcia i domniemanego zabójstwa Włodzimierza Szewczyka. Jeszcze innym tropem była kryminalna działalność Holendra ze Smołdzina, który przebywając w słupskim areszcie śledczym za posiadanie plantacji marihuany, miał zlecić zabójstwo prokuratorki i dwóch policjantów. Z podwójnym morderstwem w Smołdzinie nie udało się też połączyć Romana K., chwalącego się znajomością z szemranym towarzystwem. Analizując różne wersje wydarzeń, zastosowano nawet podsłuchy, wszystko na marne. Prokuratura w Słupsku umorzyła postępowanie. W lutym 2003 roku doszło do intrygującego wydarzenia. Syn państwa Boguckich, Ryszard, wyjechał za granicę, a do swojej żony odzywał się tylko przez pół roku. Jego ciotka zgłosiła go jako osobę zaginioną. W końcu mężczyznę zatrzymano na lotnisku w Krakowie oraz poinformowano o konieczności płacenia alimentów na dzieci. Ryszard znów wyjechał. I od tej pory Julia nie słyszała już nic o swoim mężu. Nigdy nie ustalono, czy mężczyzna żyje, czy się gdzieś ukrywa, czy zmienił nazwisko. Od podwójnego morderstwa w Smołdzinie upłynęło wiele lat. Na szczęście wciąż pozostaje sporo czasu na rozwikłanie zagadki śmierci państwa Boguckich. Być może kiedyś ich bliscy poznają prawdę o tym, co wydarzyło się w ponurą październikową noc 2001 roku. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć kilka zdjęć z tej sprawy, link do strony Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia znajdziecie w opisie. Zapraszam. A ja pozdrawiam Was gorąco, dziękuję za wszystkie komentarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.